Jeżeli zastanawiasz się, jak wymienić wkładkę zamka takiego typu, czyli coś relatywnie prostego, na przykład na zupełnie innej klasy wspomniany element, to zapraszam do tego krótkiego filmiku. Cześć, czołem, pluskizy, tak jest, rosołem, witajcie, a dzisiaj będzie z zamkiem. Słuchajcie, sprawa jest relatywnie prosta, powiedziałbym, że niemalże banalna, ale jak zawsze trzeba wiedzieć, jak się do tego zabrać. Jak widzicie, mamy zwykłą wkładkę, mamy zwykły klucz. To jest oczywiście coś, co można kupić za grosze. Jeżeli chciałoby się, żeby ta wkładka, przepraszam Was, bo właśnie wyciągam z kieszeni, była troszeczkę innej klasy, choćby, żeby to był na przykład taki MCM, nie jest to żadna, żadna, wiecie, rewelacja, ale to już jest na pewno lepszy klucz niż coś takiego. Co trzeba zrobić i jak się w ogóle do tego zabrać? Po pierwsze, puści mieć wkrętak. Najczęściej będzie to zwykły płaski śrubokręt, dlatego że tego typu śrubę trzeba wykręcić. Skąd ją trzeba wykręcić? Już Wam pokazuję. Mniej więcej na wysokości połowy wkładki, z tej strony w drzwiach, będzie do wykręcenia właśnie śruba. Taka o, ona często występuje w zestawie. Jak już wykręcicie tą śrubę, to co trzeba zrobić, to zobaczcie, to jest teraz dosyć ważny moment. Wkładamy sobie klucz do zamka. Przekręcamy go lekko, tak mniej więcej na, no, powiedziałbym 45 stopni. I w tym momencie wkładka już powinna się dać wyjąć. Ponieważ ona mi się troszeczkę klinuje, więc ja na chwilkę zatrzymam film, żeby Was nie zanudzać tym live mocowaniem się. I za chwileczkę do Was wracam. No i jestem, słuchajcie, wkładka uwolniona, jak widzicie, to są oczywiście stare drzwi, wiele razy malowane, gdzieś tam odświeżane. Wkładka bardzo zwykła, tandetna niemalże powiedziałbym, ale zobaczcie, o co chodzi, dlaczego wspomniałem o tej konieczności przekręcenia klucza. Zobaczcie, on jest tak mniej więcej na 45 stopni. Po co? Po to, żeby ten czarny rygiel się schował. Gdyby klucz, słuchajcie, był całkowicie pionowo, czyli tak jak go wkładacie do zamka, to popatrzcie. Ten element wystaje. To jest ten element, powiedziałbym, kluczowy. Taki rygiel, który się obraca wewnątrz zamka i na skutek jego ruchu obrotowego wysuwa nam się, tutaj zasuwa ten element taki regulujący drzwi, wysuwa się i drzwi po prostu zamyka, tak? No więc to, co trzeba zrobić, to po prostu lekko pod kątem przekręcić klucz. Wtedy mamy możliwość nawet bez ściągania tych szyldów. Jeżeli trzeba je zdjąć, to można od dołu imbusem wykręcić. Nawet bez ściągania szyldów możemy tę wkładkę wyjąć. To jest bardzo ważna sprawa. I teraz druga ważna informacja. Jeżeli wymieniacie wkładkę, która dobrze pasuje, to kierujecie się tymi dwoma wymiarami. Tutaj od tej śruby mocującej, właśnie, którą Wam pokazywałem wcześniej, do przedniej części zamka, do tego jakby mini szyldu, i to samo z drugiej strony. Czyli na przykład ten zamek to będzie 30 na 30 mm. Z każdej strony mamy 30 mm. Ten zamek jest oczywiście źle dobrany. Oczywiście dlatego, że tego nie widzieliście może do końca, ale ta wkładka za bardzo chowa się nam do tego szyldu. Czyli tak naprawdę moim zdaniem to powinno być 35, na przykład na 30 mm. Też oczywiście zwróćcie uwagę, czy na przykład z tej strony będzie gałka, którą będziecie mogli sobie ten zamek tutaj od środka zamykać, czy to jest po prostu wkładka z dwóch stron zamykana kluczem. No i cóż, chyba to wszystko z mojej strony. W tych zestawach bardzo często jest ta śruba, więc nawet jeżeli macie z nią problem, tak jak ja dzisiaj miałem, no to dostaniecie najczęściej nową. Wszystko z mojej strony. Prosta sprawa, banalna, szybka wymiana i macie nową wkładkę w zamku. Tyle z mojej strony. Jeżeli coś się spodobało, kciuk w górę, zapraszam do subskrypcji. Najlepiej z dzwoneczkiem, pamiętajcie, tak jest. Bądźcie bohaterami gdzie? We własnych domach. Cześć, trzymajcie się.